Jedno pytanko. No właśnie tak myślałem, do ciebie chciałem, no. Jak... Tej zajebałeś mój mikrofon, spierdalaj. No mówiłem o... To jest mój kur. No już się zaczyna. Anus, byłeś na teledysku u mojego kolegi. Spokojnie. Podzielimy się mikrofonem, ale ja będę miał go więcej. Ale jedno pytanie. Jaka jest w końcu walka wieczoru? Walka wieczoru oczywiście siedzi obok ciebie. No ale to... co myślałeś, że twoja, serio? No właśnie, myślałem. Miałem ogromną nadzieję. I chciałem, żeby to była właśnie walka wieczoru. Za mało zapłaciłeś. Ale dlaczego tak się stało, że walka bonusa i Najmana jest walką wieczoru? Czekajcie, bonus, bo jest lepsza, no i tyle. Dobra, zamknij już ten ryj, kurwa, odłóż ten mikrofon i kurwa, nie wkurwaj mnie to. Mam bardzo ważną rzecz do przekazania, bez urazy dla Marcina Najmana oczywiście. Mam ale coś... Jaś, próbuję... Dobra, zamknij ten ryj już, kurwa. Spokojnie, ja przychodzę tutaj w pokoju, a ty mnie obrażasz. Czyli ja? Tak, tak, jak najbardziej. Minimaj. Tak. Powiedz... Z waszą walką nie jest tak do końca, przepraszam, użyję tego słowa normalnie. Nie jest to normalna walka, nie jest to zwykła walka. Coś za tym idzie więcej, prawda? Czy możesz zdradzić co takiego? Mi się zależy sport. Nie, nie, chodziło mi bardziej o to, że może za tym charytatywność, prawda? Tak. Ogólnie rzecz biorąc, wiadomo, jest to super freak fight. Pierwsza taka walka na naszej federacji. No i 26 października w Ergo Arenie jest nie tylko nasza gala, ale jest to też Światowy Dzień Transplantacji i Donacji. I DKMS to jest światowa organizacja. Wszystkie pieniądze zostaną przekazane właśnie na tą organizację. Tak więc jest to taka walka, można powiedzieć, z motywem... Tak. Wielkie brawa! Ale panie, bo tutaj... Zasługę tego celu charytatywnego przypisujecie przeciwnikowi, a to jest moja inicjatywa. Także źle skierowałeś pytanie. Nikt nikomu niczego nie przypisuje tutaj, Marek, spokojnie. No, ale jemu zadajesz pytanie. Jemu zadaję pytanie, tak, a nikomu nikt nic nie przypisuje. Sam sobie przypisujesz w głowie jakieś rzeczy. Tak bardzo jesteś niepewny tej walki? Ja przypisuję sobie, bo to jest moja inicjatywa. I mamy kolejnego przeciwnika na szóstce. Który to? Który taki odważny? Jezus, 10 osób podniosło ręce. Nie wiadomo. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi oczywiście o pieniądze. No dobrze, ale słuchajcie, jest to walka charytatywna i to jest super. Tylko pytanie, czy... Mike, przykładacie się do tej walki tak samo, jakby to było coś zupełnie, całkowicie, absolutnie na serio? Ja do tej walki podchodzę w 100% poważnie. Jak widzicie na moim Instastory, trenuję 5 razy w tygodniu i chcę naprawdę tą walkę wygrać. Okej, Marek, bo na twoim Instastories widać, że trenujesz, ale wszystkie te treningi są raczej pokazane w sposób humorystyczny. Natomiast u Mini Mike'a rzeczywiście widać zaangażowanie. Czy u ciebie jest tak samo, czy tylko w tej chwili jakby stawiasz taką na tajemnicę? Nie wiem. Aha, no to fajnie. No tak, jeżeli chodzi... o pewność siebie, no to tutaj jakby olejnik tutaj troszeczkę wchodzi. Ale serio, czy przykładasz się do tej walki, czy nie boisz się konfrontacji z Mini Mike'iem? Ja ze sportem mam do czynienia od zawsze, także... A możesz podać nazwę tego sportu? Jazda na hulajnodze. Są różne sporty na świecie. Karli. Ja wybrałem sobie kilka sportów, które uprawiam. I sporty walki też są spoko. Jakieś tam K1, boks, MMA. Jakie tam są jeszcze? A ćwiczysz do piosenek kamerzysty? Proszę, powtórz pytanie. Czy ćwiczysz do piosenek kamerzysty? W jakim sensie do piosenek kamerzysty? Czy ćwiczysz i puszczasz sobie piosenki kamerzysty, żeby się bardziej zmotywować do walki? W ciszy ćwiczę. W ciszy? Wolę ciszę. Okej. A mogę prosić o pytanie dla mnie, bo trochę się nudzę. Co sądzisz o umiejętnościach Mini Mike'a? Widziałeś go na Insta Stories? Czy uważasz, że będzie twardym przeciwnikiem, czy nie? Szczerze to zaskoczył mnie trochę. Myślałem, że gorzej mu pójdą przygotowania, ale jestem zaskoczony tym, co potrafi. Owszem, oglądam większość jego Insta Story.
dobrze sobie radzi. Jak widać, przykłada się. Mike, czy chcesz tą walką coś... Ja uważam, że mini Mike nawet ostrzej trenuje ode mnie. Mini Mike, ile tam trenujesz? Jak często? Z jaką razy w tygodniu. Na przykład. Z jaką częstotliwością? 5 razy w tygodniu. A, o 2 godziny. Nie usłyszałem. Także mini Mike w tym momencie bardziej się przykłada do mnie. A ja niestety nie mam zbytnio możliwości 5 razy w tygodniu chodzić na treningi. A chciałbym. Biedny chłopiec. Podaj numer konta, potem to przelejemy pieniądze. Bo ja jestem tak zarobiony, mam tyle rzeczy na głowie, że nie robię tych treningów. Mike, słuchaj, wygrywasz z Kruszwinem. Załóżmy, że wygrywasz z Kruszwinem. Oczywiście nie, żadnego wieszczenia tutaj nie ma. Co dalej? Czy jesteś fame MMA tylko po to, żeby... Pokazać takim ludziom jak ja, że też mogą coś osiągnąć. Że wzrost to nie jest tylko, wiesz, żeby nie byli dyskryminowani. Brawo. Wielkie brawa. To, że jesteś mały. Messi tak samo jest. Mały, a pan takie rekordy osiągnął. Mini Mike, słuchaj, przewaga wzrostu, jaką ma przeciwnik... No jest niebagatelna w tym przypadku, prawda? Powiedz mi... Zawsze da się ją skrócić. Da się ją skrócić, oczywiście da się skrócić. Wiadomo, że wszystko się wyrównuje w poziomie, prawda? Tak jest. Powiedz mi, czy czujesz się underdogiem w tym pojedynku? No, mi się zdaje, że jak widzę po treningach Marka, to walka może być wyrównana. No. Ja mam pytanie, powiedz mi, czy ty tak na serio chcesz walczyć, czy to taki, wiesz, troszeczkę... Zszczepiliśmy się. To się zdarza, słuchajcie. Jest sobota, dajcie mi spokój. Marek, czy ty tak na dwa baty jedziesz? No dobra. Czy ty tak na serio podchodzisz do tej walki? Czy rzeczywiście coś trenujesz? Czy to są tylko wygłupy? Bo to jest jednak istotne pytanie. Jak najbardziej na serio podchodzę do tej walki. No i chciałbym wygrać. Okej. Okay. I tylko tyle. Akurat na serio. W 100%. Ale czy jakoś się przygotowujesz do tego, czy naprawdę masz... Przygotowuję się jak mogę. Daję z siebie wszystko, jeżeli chodzi o te treningi. Także jak najbardziej ja tą walkę biorę w 100% na serio. Mogę kolejne pytanie? Nie. Proszę pana, widziałem, że pan ma tam na kartce. Pan nie mam żadnych pytań. Nie, do niego już się skończyły pytania. Mini Mike Lund Kruszwil! Czekaj, krzesło sam muszę wziąć. No to nie będzie face to face raczej, ale chociaż zobaczymy. Co? Dobra, Mini Mike, Kruszwil, zapraszamy, face to face. Już postanowione? Tak. Mike, okej? Okay? No tylko krzesło jakieś potrzebuję, bo nie dostanę chyba ci na twarzy. To daj ktoś krzesło. Jest krzesło, czy nie ma krzesła? Bo tak... Słuchajcie, takiej wielkiej różnicy nie ma, szczerze mówiąc. Niedużo, myślę. Trafisz? To najważniejsze. Ale się patrzycie wszyscy na mnie. Madek, spójrzcie na siebie face to face. Ludzie mnie stresują tutaj za dużo. Zrób face to face. No, prowokacja. Marek? Niewzruszony. Spuścił. Co? Ja nie rozumiem, na czym polega face to face, a wy mi każecie to robić. Na całowaniu się, macie się całować. Nie, na pewno na tym to nie polega. Ale dobrze, to okej, wszystko? Spójrzcie sobie w oczy, stańcie. Twarzą w twarz. Mike twardo, Marek twardo. Oczy mi wypali. Prędzej. Ile jeszcze? Szybciej. Dobra, kto wygrał? Hej panowie, już dzięki wielkie. Oklaski wielkie dla próby face to face.